Freak Set. Serdecznie z tej strony Wojtek z kanału Wojtek Farm. Jak widzicie, jesteśmy teraz przy kombajnie, zaczynamy żniwa. A czego że pachnie? Ja ze mną oczywiście Paweł z kanału Agrokarkoszka. Siema. Więc w ogóle idziemy tam zobaczyć, bo... Ale wyście już wjechali w pole czy nie? No, ale do rzepaku. Do rzepaku. Do rzepaku jeszcze nie było wjechane. Już widać. Ile procent? 8% wilgotności, więc... Czyli dzisiaj wy wszystko wjeżdżacie? Może być 8%? No właśnie, dobrze właśnie, jakie 8. No dobra. I tak. Ale rzepak... Jeszcze na przyczepie... Nie mamy posprzątane, tam jeszcze mamy jedna rzecz położona. No, no dobra. Dobra, dobra. No, ale za chwilę widzimy się po krótkiej przerwie i będę nagrywał do was tylko takie skrótki przy kole i tak, jak u Jokera. I pana Jirka, nie? O, dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, przerwa już minęła. Kontynuujemy dalej i zobaczcie, nie? Rzepak ma 8% wilgotności. Traci? No wiadomo, każdy kombajn musi tracić, ale nie traci jakoś dużo. No to zobaczymy tak, nawet. Ziarna taki? No. Wielkość. Dobra. A widzicie? I stracił trochę. Wiadomo, że taku to do niego się tak, o, długnie on się wysypuje. No właśnie. Wiadomo, jako to jest. A przystawkę to byście całą samemu robili? No. O kurde, no to naprawdę powiem rewelacja. Chciałem podejść trochę bliżej do kombajnu. No ale to nie wiadomo co będzie. Pierwszy raz w rzepaku, więc nie wiadomo. Jak się by coś stało, to nie bądźcie widzowie źli, bo wtedy tego nie dodam. Ale to klepa z tyłu, co tak skacze. Tak. Słyszysz? No bo rzepak ma grube łodygi. Pojedzie teraz na dół? No chyba ja. A! To pójdziemy sobie. Ja to pójdę na dół. Jeszcze jeden zbiornik na sieczynę. Obejrzymy jako wilgotność, gdzie po kombajnie. No właśnie. Bo po kombajnie też trzeba sprawdzić. Poczekaj, tu stoimy. Dobra.
widzowie, jak to widać, bo nie jestem taki duży, więc nagrywam tam w górę. Ty masz drona, nie? No, ale nie wiem, czy ma ładowanie. O, tak to jest, jak się spontaniczne akcje robi. No, jest spontana. Chodźcie, no tu obejrzymy. Czekaj. No, zobaczymy, widzowie, tutaj, jak mocno. O, wszystko jest domocone. Idealnie, no. Wszystko domocone. A wyście zmieniali? Był rzepak i to nie trochę. Dobry. No. Jeszcze raz przypomnę o Kawu, czyli z kanału Agrokarkoszka. Tak. Proszę sprawdzić. Resztki. Dobrze, idziemy. Resztki zielone. No. Ale to wiadomo, że pan się siecze, jak ziorka są dobre. No właśnie, właśnie. 8% wtedy przejechać, bo jak... Żeby czekać po tym, żeby jeszcze spadło. No. 8% na przykład na 5. To kameruje ten kombajn. I już je koniec. No właśnie. Chciałam, żeby chyba się przytkął. Zatkął się chyba. No to nieźle. No bo idzie. Zobaczymy sobie tak. Ja to muciłem. W tym miejscu był najlepszy. Najdłużej zielony był tu. Aj, zmuchnąłem wszystko, kurde. Bo zaraz się tak zdenerwuję. O, tu jest. Ziarko piękne. Nie dało rady wykonać trzeciej grzybówki, bo pogoda nie pozwoliła. Więc... Czego? Grzybówki. Zabieg przeciw grzybu. I tak to jest. Wejdę sobie i nie zdążyliśmy też zrobić zabiegu drugiego odkwaszczania. Zrobiony na jesień. Tak, widzowie, wygląda to w rzepaku. Ale idziemy się spytać, co się stało, co? Idziemy? Bo kameruje cały kombajn. Przynajmniej. Dobrze, widzimy się po krótkiej przerwie. Widzowie. Dzisiaj to chyba będzie na tyle, bo widzę, że zjeżdżają kombajnem, więc żegnam się z wami. Dobra, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko, ile wam się podoba. Dajcie suba, łapę w górę, a jak tak, to ja szczelę gola. Myślę, że wam się udało. Dobra, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko, ile wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, ja się z wami żegnam. Cześć!